w sprawie uzupełnienia listy zadań inwestycyjnych oraz zmiany listy zadań remontowych w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących. Druk 241 plus autopoprawka. Państwo mają przed sobą. Proszę zobaczyć. Jest ale to potraktujemy jako redakcyjną. Nie, ja mam 238 na pierwszy. Szanowni Państwo. Jesteśmy przy druku 241. Tak, 241. Autopoprawka to jest. To jest chyba tak samo 241. Ale to już jest autopoprawka. Nie, ona jest osobną osobno? Deklaracji na stole dzisiaj leży. Na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie. Tak. Musi być napisane plus autopoprawka. Na dole. Proszę sprawdzić, czy macie Państwo. Nie jest auto na pierwszej stronie 241. Linijki wypisane tych autopoprawek już w tym drugim. Aha, to już. Mam nadzieję, że jest. Różnice są nieduże, także spokojnie możemy powiedzieć. Znaczy tutaj, przepraszam panie przewodniczący, bo tu się jakby wkradł taki błąd, nie wiem czy tylko u mnie, czy po prostu mam dwie uchwały, taki sam druk, mam 241, 241, więc dwa razy mam taki sam numer przy dwóch uchwałach, więc tu... Tak, 241, dwa razy. Proszę bardzo, proszę to pokazać. Jest taki sam numer druku, no nie wiem czy to, tylko ja to mam u siebie, czy wszyscy tak mają? Tak, to jest błąd literowy, który już włożyłam do skrytek, już nie no więc właśnie chodzi o to, żebyśmy tak, się... Tak. To oczywiście, żebyśmy mówili o tym, co tu jest napisane. Tak. Wszyscy mają potwierdzenie tego, czy mają zgodnie. Radny Szczurek się pomówił, bo dwa razy taka sama liczba. Proszę, mam autografię, wszystko tam na pierwszej stronie. Szanowni Państwo, ja przepraszam, nie poprawiałam tego. Mam nadzieję, że wyprostowane tu wszystko będzie pokazane, żeby była zgodność z tym, co, o czym mówimy, z tym, co Państwo mają przed sobą. Szanowni Państwo, to może teraz tak. Sprawdzając tutaj ten projekt uchwały, w pierwszej części są zadania inwestycyjne. To, co powiedziałem, jest to rzecz związana przede wszystkim z inną formą wykonywania tych prac. Dlatego, że tak jak powiedziałem, jedno zadanie, czyli opracowanie projektu oraz dostawienie słupów oświetleniowych, tutaj to ma być wykonane jeszcze w tym roku. Mam taką cichą nadzieję, że zrobienie czterech słupów oświetleniowych nie będzie tutaj problemem. Nawet słupy oświetleniowe można przecież w zimie nawet stawiać, tu nie ma problemu, ale żeby zrobić to w tym roku. Te 5000 tutaj, o których tutaj radny nie wiedział, o co chodzi, bo na początku założyliśmy przy opracowaniu 30000, bo tyle by kosztował projekt prawdopodobnie. Po konsultacjach z IKIT-ie no nie ma szans, żeby to rozliczyć, bo te pieniądze później przepadną i byłby problem. Lepiej przeznaczyć tyle, ile potrzeba z małym haczykiem, niż dawać pełną kwotę, bo okazuje się, że w momencie, Przepraszam, ja może wejdę w słowo, bo ja tak nie pójdę, nie mam problemu odnośnie przeniesienia, tylko tyle, że ta lista się tak często zmieniała, że ja po prostu nie wiem, co to mam projektowane. O to mi tylko chodzi, bo że tu mam problem, że nie wiem, co mam projektowane, bo jeśli chodzi o przeniesienie, jest ok. Natomiast ta lista się tak często zmienia, po prostu, że ja już w końcu nie wiem, co to jest to Jagielloński 1. No i tyle. Ale już powiem, Jagielloński 1 to jest to, o czym my już rozmawialiśmy na ten temat. I ja to podkreślałem wielokrotnie, że nie chodzi mi o utwardzanie terenu, że tak powiem. Już przechodzimy na to jest teren. Nie mówimy o tym, żeby utwardzić tutaj kawałeczek terenu, o tym, co Pan mówił tutaj, tylko mówimy o tym, żeby wykonać te miejsca parkingowe prostopadle, bo uważam, że to jest... Teraz jak już mam jasność, prawda, że już tak często zmieniała ta lista, że po prostu... Inaczej, ona się nie zmieniała merytorycznie. Przepraszam, czy tam się wiele nowych rzeczy pojawiło? Niewiele się pojawiło. Znaczy ktoś powinien się nauczyć ją na pamięć, jeżeli ktoś tak... Często się nią zajmuje, to powinien wiedzieć na pamięć, co tam jest.
Czyli, żeby było jasne, budowa miejsc parkingowych za przechodnią 1 to jest ten teren, który jest tutaj. Żeby było jasne. I dlatego uważam, że warto zrobić go w sposób projektowy, bo zrobimy tam dużo więcej miejsc parkingowych. Słusznie. Dziękuję bardzo za uwagę. Teraz lista zadań remontowych. Środki o łącznej wysokości 269,300. I tutaj Państwo widzą numerację, widzą tematy, ile uda nam się tych zadań zrobić, też nie jestem w stanie Państwu obiecać, bo kwota jest podana. Będziemy wykonywać te zadania od początku. Z mojej strony podjąłem starania o dodatkowe środki, gdyby się udało, dodatkowe środki na zadania remontowe wyciągnę z budżetu miasta, to jest szansa, że wszystkie zadania zrobimy. Ale tak jak powiedziałem, nie mogę dać Państwu gwarancji, bo w zależności od tego, jak będziemy wykonywać te zadania, ile pieniędzy będzie przychodziło, tyle będziemy mogli zrealizować te zadania. Tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby Państwo byli spokojni, dlatego że my, rozliczając się z mieszkańcami, powinniśmy mieć obszar kadencji, a nie roku. Prawda? Żeby ktoś tutaj nerwowy ruchu nie robił, że w jego rejonie się nic nie robi, tylko patrzył się w perspektywie kadencji. I wydaje mi się, że w perspektywie kadencji będę mógł każdemu patrzeć radnemu prosto w oczy i powiedzieć, że nieważne kto gdzie siedzi, ważne czy jego wnioski były możliwe do realizacji. Bo jeżeli coś było niemożliwe do realizacji, to choćby siedział tutaj za tym stołem, to bardzo mi przykro, nie jestem przedsiębiorcą, żeby to zrobić. Panie Przewodniczący, czy ja dobrze zrozumiałem, będą realizowane w kolejności tak jak tutaj są? Tak. Niekoniecznie zakres będzie pełny, tak jak mówiłem, że tutaj mamy na przykład wnioskowanie parkingu w osiedlu Alberdyńskie 31, 33, 34, 35. Będę w niektórych miejscach ograniczał zakres ze względu na to, żeby jak największą ilość tych zadań zrobić jednak do dołu. Bo to nie sztuka zrobić tak, jak to kiedyś było powiedziane, wszystko w jednym miejscu, prawda? No, oczywiście, że ja to powiedziałem, proszę, właśnie zgadzam się, pan przewodniczący powiedział, oczywiście, że tak, tu pełna zgoda. Tu się całkowicie zgadzam. Otwieram dyskusję, proszę. Oczywiście. Zawsze. Czy wszystko jest jasne? Bo tutaj, jakby ktoś chciał się dopytać, to bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. Zamykamy dyskusję. Zamykamy dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Przepraszam. Aha, to ja przepraszam tutaj. Doszła do mnie poprawka wykreślenia z tytułu uchwały słów odbór i środków bieżących. W tytule uchwały. Jest wykreślenie. Od słowa. I teraz wyjdzie. To ważne głosowanie. Żeby do środków. Czyli wytniemy ten kawałek, który jest niepotrzebny tutaj i rozumiem, że... Dobra, to głosujemy autopoprawkę, przepraszam. Poprawkę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę, więc teraz głosujemy całą uchwałę z przyjętą poprawką. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia listy zadań inwestycyjnych oraz zmiany listy zadań remontowych w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia z puli środków inwestycyjnych. Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie